Maszyna prądu stałego składa się z dwóch zasadniczych części. Nieruchomej, czyli stojana, oraz wirującej, czyli wirnika. Stojan nazywamy inaczej magneśnicą. Jego zadaniem jest wytworzenie przez magnesy trwałe lub elektromagnesy napięcia magnetycznego powodującego powstanie strumienia magnetycznego. W tej części maszyny można wyróżnić jarzmo, bieguny główne wraz z nabiegunnikami oraz bieguny komutacyjne. Jarzmo jest najczęściej odlewem żeliwnym i stanowi część obwodu magnetycznego. Jednocześnie pełni rolę obudowy maszyny. Do wewnętrznej powierzchni jarzma przykręcone są magnesy trwałe albo rdzenie elektromagnesów, na których umieszczone są uzwojenia wzbudzające. Maszyny elektryczne prądu stałego średniej mocy mają najczęściej 4 bieguny magnetyczne. Pomiędzy biegunami z uzwojeniami wzbudzającymi umieszczane są bieguny komutacyjne. Na stojanie umieszczona jest tabliczka zaciskowa. Na tabliczce znajdują się zaciski, do których dołączone są końce uzwojeń biegunów magnetycznych oraz zaciski połączone przewodami z grupami jednoimiennych szczotek. Zadaniem wirnika jest wytworzenie napięcia warunkującego przepływ odpowiedniego prądu. Z tego też powodu czasem nazywa się go twornikiem. Wykonany jest on z blach stalowych z dodatkiem krzemu. Na zewnętrznym obwodzie wirnika wykonane są w blachach żłobki, w których umieszczone są pręty uzwojenia. W jednym żłobku znajduje się zwykle kilka prętów uzwojenia. Pręty uzwojenia zabezpieczone są przed wypadnięciem klinami z materiału niemagnetycznego. Końce elementów uzwojenia przyłączone są do wycinków komutatora umocowanego na wspólnym wale obok żelaza wirnika. Wycinki komutatora są izolowane od siebie i od wału. Na komutatorze są ustawione szczotki utrzymywane przez szczotkotrzymacze. Do obu stron jarzma przykręcone są tarcze z łożyskami, w których obraca się wał wirnika. Aby zapewnić prostoliniowy przebieg napięcia otrzymanego z maszyny prądu stałego, komutator musi mieć odpowiednio dużo wycinków. Do każdego z tych wycinków przymocowane jest odpowiednie odprowadzenie uzwojenia bezpośrednio lub za pomocą chorągiewki. Charakterystyczny jaskółczy ogon przy wycinkach komutatorowych służy do ich umocowania za pomocą specjalnych pierścieni. Wycinki komutatorowe są wykonane z miedzi i izolowane między sobą miką. Wszystkie zamocowane wycinki tworzą miedziany walec poprzedzielany zakładkami izolacyjnymi. Ze wszystkich części szczotki ulegają najszybszej degradacji. Mają one różne właściwości zależne od cech fizycznych zastosowanych materiałów szczotkowych. Ze względu na poprawną pracę ze styku ślizgowego bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniego gatunku szczotek ustalonego przez producenta maszyny. W przypadku braku oryginalnych szczotek można wykorzystać ich odpowiedniki. W maszynach komutatorowych przystosowanych do obu kierunków wirowania szczotki powinny być ustawione prostopadle do powierzchni komutatora. W maszynach przystosowanych do pracy przy jednym kierunku wirowania szczotki mogą być ustawione skośnie. Szczotki powinny być starannie dotarte, zaś docisk do każdej z nich powinien być jednakowy. Graniczne zużycie szczotki określa się dopuszczalną wysokością szczotki pracującej, która nie powinna być mniejsza niż 35% wysokości szczotki nowej dla szczotek promienistych i 30% dla szczotek skośnych. Niektóre firmy zaznaczają nawet na szczotkach linię graniczną jej zużycia. Poprawna praca szczotek jest uwarunkowana od stanu powierzchni komutatorów lub pierścienia ślizgowego. Do typowych i najczęściej stosowanych gatunków szczotek w maszynach prądu stałego należą dla maszyn prądu stałego na napięcie 6-12 V gatunek szczotki M87, M78, dla maszyn prądu stałego na napięcie do 24 V gatunek szczotki M83, a dla maszyn prądu stałego na napięcie do 110 V gatunek szczotki M50, M68.